Hej, witajcie z tej strony Świadomski. Witam bardzo serdecznie w piątym odcinku trenera narodowego Kazachstanu. Jak ja to nagrywam, to zaraz będzie premiera trzeciego odcinka z tej serii. Czwarty już jest nagrany. Teraz nagrywam piąty. Jak nagram piąty, to wstawię odcinek czwarty. Więc takie... taka mam chęć, zapał. Więc, no i co? Lecimy. Czyli rozpoczynamy Engelberg. Ostatni, część przed turniejem 4. A. Od razu. Zapomniałem, że nie dodałem tego Engelbergu. No dobra, to zróbmy sobie taki moral, że zawody zostały odwołane. Okej? Okay? Przepraszam was, że zapomniałem dodać Engelbergu. No na pan, to tam to nie 4 skoczyń, część niemiecka. Ilja Mizernik. No szkoda, że to się wydarzyło. No dawaj, już o tym nie myślmy. Skupmy się na sprawach. Ilja Mizernik. Skok. Coś jeszcze ma chyba. Nie wiem, może to się da. Nikita Dejwiacki. Najlepszy występ w Klingenthal, w drugim konkursie w Klingenthal, no bardzo dobry występ. Zobaczmy, jak Oberstdorfia będzie. Ładnie. Szósty. I prawie będzie, na pewno teraz będzie długa zachód, na pewno będzie. Siergiej Tkaczenko. Zobaczmy, Siergiej Tkaczenko. Dobrze przez progu, ładno ma sylwetkę w powietrzu i brawo! Pięknie. 12. Z awansem. No na razie trzymam trzech z awansem, więc to jest dobry prognostyk. Zobaczmy. Światosław Nazarenko. Nasz najlepszy zawodnik. Na razie tego sezonu. Który jest odkrycie tego sezonu. U nas, ale zobaczmy. Tak jest. Podtrzymuje tą super formę. Więc tak to wychodzi, że 47 będzie Ilja Mizernik, 41 Nikita Dejwiacki, 47 Siergiej Tkaczenko oraz 11 Światosław Nazarenko. Tak wyglądają pary. Mamy jednego zawodnika, wiecie. Mamy dwóch po siebie. 11 Światosław i 41 Nikita Dejwiacki. Rozpocznijmy ten konkurs. Z 37 numerem startowym Siergiej Tkaczenko. Będzie w parze z Andrea Kampreherem. Zobaczmy. Siergiej. Dobry wyszedł z progu. Trzyma tą sylwetkę w powietrzu i skoczy do 130 metrów. 30,5. Czy to da szansę? Niestety nie. Jest czwartym lucky loserem. Na razie. Nie, piątym już. Niestety piątym już. A teraz Światosław Nazarenko. Ma bardzo ciężkie wyzwanie. 134,5 metra skoczyć. Światosław! 132,5 metra. Ale niestety jest jeszcze tym ostatnim lucky loserem. I teraz Nikita Dejwiacki. Czy ktokolwiek będzie z Kosyków w ogóle punktował dzisiaj? Zobaczmy, Nikita Dejwiacki. 131,5 metra. Jest przed Światosławem. I Nikita Dejwiacki wygrywa. I Światosław niestety odpada z walki o konkursie, ale Nikita ma punkty. Na pewno. I Ilja Mizernik z Karlem Geigerem. No zobaczmy. Może teraz, kiedy się odpuje. Ilja. Ilja! To jest, może być twój dzień. To może być twój dzień. Jak pokonasz wielkiego Karla Geigera. I pokonał go Ilja Mizernik z pierwszymi punktami. Gratulacje. Zobaczmy, Nikita Dejwiacki. Nikita Dejwiacki, zobaczmy. 20 po pierwszej serii. Nikita. Trochę za wcześnie wszedł z progu i chyba presja go teraz wzięła mocno. Nie będzie. Nie będzie dopiero ósmy. I zaraz Ilja Mizernik.
11 miejsce po pierwszej serii. Jest szansa o pierwszą dziesiątkę. Ilja. Ilja! Chyba zabraknie. 6 miejsce. 15 miejsce Ilja Mizernika. Pierwsze punkty to są dopiero jego. 16 punktów zdobył na swoim koncie, ale po raz pierwszy z punktami. Gratulacje. I lecimy, drugi konkurs. Wygarnisz Partenkirchen. Pierwsze punkty Ilja Mizernika. No na pewno czuję się zadowolony, Ilja Mizernik. Te pierwsze punkty zdobył. Zobaczmy. O, ho, ho, fatalnie. No i Ilja Mizernik stracił szansę jakąkolwiek walkę w turnieju 4 skoczni. Już ją stracił. Niestety nie będzie mógł niestety walczyć już. Niestety już nie powalczy z tobą. Niestety gadki. Zobaczmy. Wtedy gwiazdki. No, coś się dzisiaj dzieje ze skoczkami. A wiecie co? Robimy dzisiaj cały turniej 4 skoczni, żeby było ciekawiej. Siergiej Tkaczenko. Zobaczmy. Bo to naprawdę może być bardzo mało skoków, no bo wiecie, może nie awansować, przecież to jest KO, co nie? Ale nie, Siergiej będzie walczył. Siergiej! Może być pierwszy. Tak jest. Pierwsze miejsce. Teraz Światosław Nazarenko. Załamany był po tym, jak nie dostał się do konkursu. Do drugiej serii. Zobaczmy Światosław. Teraz muszę się odbudować. Odbudował się Światosław. Mamy 11 Siergiej Tkaczenko, 25 Aleks Insan, więc w pierwszej parze będzie rywalizował Światosław Nazarenko. Zobaczymy, czy wytrzyma tą presję. Zobaczmy. Światosław ładny wyjście z progu. Tak, jest, wygrał. Ma punkt. Taka przewaga, prawie 10 punktów. Jeszcze jest pierwszy w ogóle. Nadal jest pierwszy. Kacper Juroszek czy Siergiej Tkaczenko? No, Siergiej Tkaczenko zdecydowanie ma lepszą formę niż Kacper Juroszek, ale zobaczmy. A czy mamy do tej skoczni? Tak, Siergiej Tkaczenko na pewno będzie miał punkty. Drugie miejsce Światosława Nazarenko po pierwszej serii. Jest szansa na historyczne podium Kazachów. Coś jest, nie wiem ile Kazachowie mieli ją łącznie na podium w całym swoim karierze jako państwo Kazachstan. Po tym. Nie wiem, zobaczymy. Teraz Kaczenko skacze. No, pierwszy może być. No jest pierwszy. Zobaczmy, Światosław Nazarenko. Czy wytrzyma tą presję? Światosław. Może tutaj zdobyć wielką sławę. Światosław. Niestety Światosław. 12 miejsce spadł. Spadł na 12 miejsce. Ale Siergiej Tkaczenko 6. Coś nieprawdopodobnego. I Światosław Nazarenko, brakuje mu 3 punktów do 100. Tkaczenko też bardzo ładny występ. A niestety Ilja Mizernik oraz Nikita Dwiatkin. Bez punktów. Tak jak powiedziałem, tak zrobię. Kończymy teraz turniej 4 skoczni. Zrobimy sobie cały, aby wam się ciekawie to oglądało. Ilja Mizernik. No, po tragicznych skoków w kwalifikacjach zaprzepaścił sobie szansę o dobrym występie w konkursie. O dobrym miejscu w turnieju 4 skoczni. Końcowym oczywiście. Teraz to 21,5 metra. Średnio to daje miejsce na awans. A może Nikita Dwiatkin. Zobaczmy sobie, jak on poradzi. Ładny wyjście z progu. Ładny wyjście. Ładny. 7. No, awans jest pewny. Siergiej Tkaczenko. Zobaczmy, Siergiej Tkaczenko. Siergiej, wybój się. To będzie gorszy skok niż. Oj! Oj, oj, oj! 30 miejsce! Siergiej Tkaczenko po tym 6 miejscu może nawet go nie być w konkursie. A czy nie Światosław? Światosław, zobaczmy. Światosław będzie. 6 miejsce, ale ładnie. Ale zabrakło miejsca. Zabrakło 0,4 na awans. No dobra, będziemy mieć dwie pary.
Piotr żyła z Nikitą Dewiatkinem. Piotr czy Nikita Dewiatkin? Jako Polak wolałbym, żeby żyła, ale w tej serii wolimy, żeby to był Nikita Dewiatkin. Zobaczmy. Nikita Dewiatkin. Ale to fenomenalna próba. Zwycięstwo. Ale Piotr ma jeszcze jakieś szanse. Światosław Nazarenko. No bardzo ciężkie wyzwanie. Czy dokona tego wyzwania? Zabraknie. Ósmy. Jest pierwszym Lucky Loserem. Który dokładnie jest Lucky Loserem raz drugi. Ma punkty, na pewno. Nikita Dewiatkin. Zobaczmy. 129,5 metra wyprowadzić. Jest to ciężkie bardzo wyzwanie. Ale Nikita Dewiatkin wie, że może powalczyć. Bardzo dobry wyścig z progu, chyba trochę za pasywnie jednak, ale niestety z upadkiem kończy ten skok. Chyba chciał przeżyłować, chciał chyba żyłować ten skok jak najdalej, jak się tylko dało. Zobaczmy powtórkę, jak próbował walczyć tutaj wtedy gadki. No widać, że tutaj bardzo dynamiczny wyścig z progu, ale niestety. Trochę za późno zaczął lądować, mógł pół metra wcześniej, byłoby pół metra krócej, ale byłoby to ustane przynajmniej. A tak to jest, co to ostatni. Zobaczmy, Światosław Nazarenko. Najprawdopodobniej tylko jeden zawodnik, to będą po 31 w drugiej serii. Ale Światosław, bardzo dobry, to będzie chyba próba, a jak nie. Trzeci. Tak, 31 miecznik to Dewiatkin, 21 Nazarenko i po raz mamy stud. Nazarenko ma 107 punktów. Nie do wiary. I lecimy, ostatni konkurs, turniej 4 skoczni w Bischofshofen. I na mizernik, zobaczmy tu do tego kozaka. No on już teraz od Bischofshofen, od tragicznie, można powiedzieć. Zobaczmy. I na mizernik. Patrzył ładnie. 9 miejsce, to chyba nie da mu jeszcze awansu. Ale może Nikita Dewiatkin. No, miał upadek ciężki, no teraz czas na przerwę, aby wrócić do formy. I czy to ta forma wróci? No, no. Może to zabraknąć na... Może to zabraknąć na właśnie na nich. Siergiej Tkaczenko. Zobaczmy. Siergieja. Zabrakło mu trochę w Innsbrucku. Ale oni chcą pokazać, że też potrafią skakać. No! Będzie mi brakowało chyba wszystkim Kazachom. Aj, no nie, Tkaczenko z awansem. Dobra, mamy Tkaczenko. Jest na pewno będzie jeden z zawodników skaka, na pewno. Nazarenko, zobaczmy. Sviatoslava Nazarenko. Zawodnika, który już nieraz pokazywał, że to jest wielki młody talent. 13 miejsce, końcowo 29. Mamy trzech Kazachów. Ilja Mizernika, Siergiej Tkaczenko oraz Sviatoslava Nazarenko. Pierwszy wymieniony Nazarenko skacze z Fatihem Adraitsoglu. Zobaczmy. O, najlepiej w kwalifikacjach sobie poradził Nazarenko. Zobaczmy jego próbę. Trochę chyba spóźnił, ale wyciągnął ten skok. Zwyciężył, ma punkty. Gratulacje. Teraz Siergiej Tkaczenko z 9 Mariuszem Lindwikiem. Ale wiemy, że Tkaczenko lubi czasami sobie powalczyć z tymi lepszymi rywalami. Zobaczmy. Siergiej. No może powalczyć. No, niestety nieskutecznie. No cóż, polsko-kazachstańska para. Kubacki i Ilja Mizernik. Pierwszy z nich, Ilja Mizernik. Oj, tu będzie chyba krótko, bardzo. Na pewno będzie bez awansu. No jest tutaj tylko jeden skoczek, Sviatoslav Nazarenko. Niech on pokaże dzisiaj, że jest w formie naprawdę dobrej, że warto go obserwować. Przesunięcia sportowe. Zobaczmy, Sviatoslav. Zobaczmy. Ładny to był, ale no raczej do nic mu nie da. Chociaż nie, 8 miejsce!
historyczne 8 miejsce Światosława Nazarenko, jego rekord karieryjny. Jego rekord pod względem, które miejsce zajął. Rekord na 18 miejsce, zdobył 139 punktów już. Potem jest Siergiej Tkaczenko, Nikita Dewiatkin oraz Ilja Mizernik. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku rozpoczniemy już Puchar Polski. I co, trzymajcie się i siema. Yo!